Innowacja sztuki współczesnej, nowe pokolenie po 1989 roku, która odbędzie się 19 listopada, będzie jednym z najbardziej emocjonujących wydarzeń na całym polskim rynku sztuki w 2020 roku. Przede wszystkim za sprawą pracy Piotra Uklańskiego Naziści. Jest to kompozycja, która składa się z 41 fotografii aktorów, którzy wcielili się w filmowe role nazistów. Ludzie nie lubią wystaw, które mówią o wojnie. Jeżeli się tak mówi w prosty sposób, ale jeżeli się mówi o niej w taki sposób, jak powiedział Uklański, to daje do myślenia. Artysta Piotr Uklański wykorzystuje kliszę obecną w kulturze masowej, w której nazista przedstawiany jest jako zbrodniarz, ale jednocześnie bardzo przystojny, elegancki, pociągający mężczyzna. W wystawieniu pracy w 2000 roku w warszawskiej Zachęcie towarzyszył skandal. Daniel Olbryski z szablą Kmicica wkroczył na salę wystawową i zniszczył część obiektu, która dotyczyła jego osoby. Nie mogę zrozumieć tego analfabetyzmu wizualnego, bo tak bym to określiła. Gest Daniela Olbryskiego mnie specjalnie nie dotknął, ponieważ miałam takie poczucie, że to jest wydarzenie towarzyskie. To sam dyskurs, który to nie był dyskurs, to była napaść, bardzo mnie zdziwił. Łącznie z tym, co zdecydował pan minister, który zamknął wystawę. Zdziwiło mnie takie proste myślenie, w którym nie ma żadnego cudzysłowu. To nie byli prawdziwi naziści, tylko to były wizerunki nazistów stworzone przez media, głównie przez film. To jest mówienie o tym, jak wojna funkcjonuje w pamięci ludzi 50 lat po jej zakończeniu. Jaki fałszywy wizerunek mamy wytworzony w naszych umysłach. I to był dlatego ważny głos w sensie artystycznym. No można było to potraktować humorystycznie. Świadczy o tym wizyta prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego, który nie wiem, dwa dni później przyjechał zobaczyć wystawę i wkroczył do Zachęty z szablą. No więc powiedziałam, że panie prezydencie, broń zostawiamy w szatni. Na wrześniowej aukcji nowego pokolenia po 89 padł zaskakujący rekord. Obraz Agaty Bogackiej z 2003 roku został sprzedany za rekordową kwotę 118 tysięcy złotych. Na nadchodzącej aukcji nowego pokolenia prezentujemy obraz nieco późniejszy Have You Ever Been In Life, w którym artystka posłużyła się swoim łatwo rozpoznawalnym, plakatowym językiem o uproszczonej kompozycji, płaskich plamach barwnych i zredukowanym detalu. W 2007 roku, krótko po powstaniu prezentowanego obrazu, artystka porzuciła swój figuratywny styl i zwróciła się ku abstrakcji. Po raz pierwszy na rynku aukcyjnym pojawi się obraz Anny Ostoi, artystki, która na co dzień mieszka i pracuje w Nowym Jorku i której prace były prezentowane m.in. w MoMie. W ramach aukcji prezentujemy szereg uczestniczek zeszłorocznej głośnej wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Farba znaczy krew, dzięki której najciekawsze polskie malarki zostały wpisane w globalny kontekst malarstwa kobiet.